Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. No hello, tutaj Purpos. Witamy w mapie od widza. Tym razem mapa od Krasnal X Pompa. Tak, chyba z ekipy i samo. Na 1.12. I zobaczmy. Trzy proste zasady. Graj na Game Mode 2. Dobrze. Spawn point ustawiaj według... ustawiaj według uznania. 3 nie cheatuj. Game Mode 2. Autor. Tutaj na mojej mapie mapa by Krasnal X Pompa. Start. Dobrze, zobaczmy co tu się będzie działo. A to miał być escape, a nie parkour kolejny. No ale dobra. Wy to naprawdę ze złośliwości robicie, nie? Bo wiecie, jak ja kocham po prostu parkury. To będzie mój dzień, coś czuję, że to może być rage. No, co jest do cholery? Ja się ześlizguję z tego? Czy ja nie mogę skoczyć, czy co jest? Dobra, time, set, day. Świetnie. Teraz weather clear. Dziękuję. Bo mnie to rozprasza. Bang, 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 bang. Proszę bardzo, dobra. Spawn point. Pięknie. Mhm. Czy ja dobrze widziałem, że ta 180 jest z, o stopień wyżej? I jasne. Że to jest... niewykonalne wręcz. Nie no, bez jaj. Stawiam sobie maksymalnie 3 próby. Jestem mistrzem. Jednak jestem mistrzem 180. Co to będzie? Speed. Na speedzie to się... Świetnie, że ustawiłem tam spawn point. To dobrze, bo jakbym nie ustawił, to bym musiał to przechodzić jeszcze raz. Dobrze. Spawn point. I teraz... Chyba nie trafiłem. Ale generalnie jak się ma speeda... To nawet nie trzeba skakać, jak się dobrze trafi. Tylko można to po prostu przebiec. Czy tu jest coś napisane? Aha. Dobra, dobra, ja zaczekam. Świetnie. Mleko. Dobra. Aha, muszę wypić mleko, żeby... Nie. Nie. Mi się to podoba, że mam speeda. I nie zamierzam z niego zrezygnować aktualnie. Dobra, wiecie co? Spawn point. A tu jest co? Jump boost. Bang. Wow, co to jest? Znajdź dźwignię, by przejść dalej poziom. Powodzenia. A, potem mi było mleko. Spoko. Bang. I co? Oszukałem grę. Chyba jednak gra oszukała mnie. Która dźwignia coś tu robi? Przynajmniej nie jest to find the button, tylko find the dźwignia. Przepraszam najmocniej, ale... Ciągle mi coś na gardle siedzi, jestem lekko podziębiony. I tak mogę sobie od czasu do czasu odchrząkiwać. O, szybko znalazłem. Kolejne mleczko. Najpierw sprawdzę, co tutaj będzie. Strzelanie z łuku. Strzel w przycisk, a któryś przeniesie ciebie do następnego poziomu. Dobrze. Infinity, jak fajnie. No to lecimy od góry. Przecież trafiłem w przycisk. O. Aha, rozumiem, że to właśnie... Dobra.
Mam nadzieję, że trafiam w każdy przycisk, bo tak teoretycznie jest po środku, nie? O, czekajcie. Dobra. Pięknie. No, który to? O, przeniosło mnie. O kurde, trudne. O, to daleko. A ja nie mam Optifine'a aktualnie wgranego tutaj. Ciężko mi trafić w ogóle w tą. Przyciska. Chyba któryś już trafił, co? Wiecie, te strzały latają jak chcą, więc... Dobra, któryś chyba trafił. Kurde, lebele. O kant tyłka takie coś rozbić. Dobra, chyba trafił. Trafił. To będzie trudne. Chyba trafił. Jest. No ty sobie chyba ze mnie żartujesz, kolego sympatyczny. Przecież to jest niewykonalne. Ustrzelić te guziki. Znaczy no, same guziki jest wykonalne ustrzelić, ale... Żeby jeszcze wśród nich znaleźć ten właściwy, no to już hardkorowo. Zadanie troszkę. Ja piórkuję, toś mi dał questa. Tak połowa w tym momencie przewinie i stwierdzi, zobaczy gdzie to się skończy. A kto nie przewinął, niech napisze, nie przewinąłem. No celują wszędzie, tylko nie w cholerny przycisk. Jest, chyba trafione. Nie, dobra, ja to chrzanię, bo to przecież to no, mi zajmie dosłownie lata świetlne. To tak nie może być. To już jest zbyt hardkorowe zadanie dla mnie. Patrzcie, tutaj ten trafił? Trafił chyba. No zagra jeszcze. Zobaczcie, gdzie to dopiero... Czyli, że ten? Żaden? Już kliknąłem we wszystkie. Coś tu, zdaje się, nie zadziałało. To bym sobie strzelał i strzelał, chyba że ja czegoś nie wiem. Aha, dobra, co ja robię? I to na przykład zadziała tylko jak się trafi z łuku. I to tylko na gamę mode 2. No, panie kolego sympatyczny. Się okaże, że jakbym tu pół godziny stał i... To jest taki troll dla mnie, tak? No bardzo śmieszne. No po prostu... Boki zrywać. Czujecie to? Strzelałbym tu kolejną godzinę, zanim bym się zorientował, że... No i nie, wysadzamy tą mapę. Co za bezczelny troll. Co za bezczelny troll. Ale cię teraz kurna potraktuje tutaj TNT-kiem za to. Patrzcie gościa w ogóle. Jak mnie strollował.
Ale jaki beszczel w ogóle, jeszcze żadnej karteczki nie zostawił ani nic, nie wiem, coś na zasadzie niedokończone, sorry, następnym razem ci podeślę. Jaki gość w ogóle? Co za typ? Wow, wow, wow. Zdaje się, że się trochę przydzieło. No nic, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć.